Taśma, szpula czy magnetofon. Dla wielu z nas to urządzenia już dawno zapomniane, kiedyś stanowiły podstawę każdej redakcji telewizyjnej i rozgłośni radiowej. W Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego wspominamy historię mediów. Jest on niezwykle ważny, ponieważ dotyczy on tak naprawdę naszej historii, historii kina, które przecież ma już 100 lat. I obserwując to, jak zmieniało się kino, ale również radio i ogólnie media, możemy również zdawać sobie sprawę z tego, jak zmieniały się potrzeby ludzi. Mimo iż dawniej montaż zajmował o wiele więcej czasu niż dziś, to i tak wielu radiowców wspomina go z sentymentem i twierdzą, że miał on duszę. To wszystko przeniosło się z taśmy magnetycznej do, na dyski komputerowe, no, był przeskok technologiczny ogromny, czyli nieograniczona pojemność praktycznie, więc możemy nagrać tego materiału bardzo dużo, możemy go edytować w czasie rzeczywistym. Audiowizualne dokumenty są dziś bardzo ważnym uzupełnieniem tradycyjnego dokumentu pisanego. Sporo z nich znaleźć można w archiwach telewizji Echo. Jednak żyjemy w świecie dźwięków. Jesteśmy przez cały czas bombardowani przez, przez muzykę, przez reklamy, przez jingle. Wszystko to się opiera na dźwięku. Słowo zostało nieco wyparte, a raczej skompresowane. W XXI wieku programy telewizyjne, jak i radiowe są powszechnie dostępne także na urządzeniach mobilnych. Stąd wrażenie, że nas otaczają. Jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów. Więc jeżeli zdamy sobie sprawę, że wszystko to, co tworzy nasza cywilizacja, czyli wszystkie materiały, które są zapisywane w różnego rodzaju plikach wideo, to jest właśnie nasze dziedzictwo. Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego został ustalony przez ONZ w 2005 roku podczas konferencji generalnej. W Polsce ten dzień świętujemy od 2008 roku. Dla Echo 24, Arkadiusz Skarbowski.